Józef Piłsudski jest bohaterem najnowszej wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. To kolejne z działań zaplanowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Życie, śmierć i kult marszałka zostały pokazane przez pryzmat zdjęć, dokumentów i pamiątek. Eksponaty pochodzą z kolekcji muzealnika doktora Mariusza Kolmasiaka. Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w wielodzietnej szlacheckiej rodzinie. Jego rodzice w sumie mieli 12 dzieci, także była to bardzo duża, jak widać, rodzina. Zdjęcia dwóch Piłsudskich, najbardziej znanych dzieci Marii i Józefa Wincentego Piłsudskich, czyli mały Ziuk, czyli Józef Piłsudski, tak marszałka nazywano w rodzinnym domu, to jest takie zdrobnienie Juziuk-Ziuk, typowo wileńskie. I Bronisław, rok starszy, brat marszałka Piłsudskiego, znany etnograf. Można powiedzieć, że Józef Piłsudski jest znany w Polsce, a Bronisław nie, a na świecie jest na odwrót. Na świecie znany jest Bronisław, a z kolei marszałka na świecie jest, postać marszałka na świecie jest troszeczkę mniej znana jednak. Wystawa składa się z niemal 400 eksponatów. Wśród nich znajdują się fotografia z własnoręcznym podpisem Józefa Piłsudskiego, jego maska pośmiertna i orzełek do wojskowej czapki. Jest też sporo czasopism i książek, w tym kilka autorstwa samego Piłsudskiego, a także karykatury ukazujące go w żartobliwy sposób. Każdy w Piłsudskim zauważa coś innego. Piłsudski to jest postać, która fascynuje od lat, fascynowała za życia, fascynuje po śmierci. Dla mnie Piłsudski to jest osoba, której zawdzięczam odzyskanie niepodległości, postać do pewnego stopnia magiczna, symboliczna, ale też może powiem, że dla mnie Piłsudski nie jest taką postacią pomnikową, dlatego że ja miałem akurat okazję poznać osoby, które znały marszałka Piłsudskiego, w tym młodszą córkę marszałka. Stąd dla mnie to jest człowiek z krwi i kości, a mimo tego, że jest taka postać niepomnikowa, to mimo tego jest dla mnie fascynująca. Zainteresowanie postacią Józefa Piłsudskiego to nie przypadek. Mariusz Kolmasiak odkrył w swojej rodzinie ciekawe powiązania z osobą marszałka. Może jeszcze kilka zdań właśnie o pana krewnym. Czym wyróżniał się Walenty Wójcik, że dosyć głośno o nim było w przedwojennej Warszawie? No, była to na pewno osoba niezwykle dyskretna, zaufana. Piłsudski mu ufał, Piłsudski mu powierzał wiele sekretów, tajemnic, ale też jakby takich rzeczy ważnych dla jego życia. No, on był na przykład osobą, która eskortowała posiłki z Belwederu do służbowego mieszkania w Giszu, bo Piłsudski ufał, że Wójcik mu tam nic nie dosypie, że Wójcik go nie otruje, był gwarantem tego, że ten posiłek dotrze bezpiecznie. Była to postać też bardzo ciekawa, barwna, występująca w prasie, występująca na zdjęciach z marszałkiem Piłsudskim, występująca w wierszach, jakichś wspomnieniach, nawet dowcipach politycznych. Stąd o Wójciku napisano nawet, że jest to bardzo znana w stolicy postać. No, postać naprawdę warta przypominania. Myślę, że to jest temat na jakąś inną osobną wystawę. Wystawę w muzeum można oglądać do 24 czerwca, a dłuższa relacja z wieluńskiej premiery ekspozycji do zobaczenia w kulturalnym temacie tygodnia.